Dzień dobry, witajcie. Powszechnie uważa się, że jabłka oczyszczają nasze zęby, że twarde, niezbyt słodkie jabłko doskonale mechanicznie oczyszcza zęby, na przykład z osadu, ale również zwiększa produkcję śliny, która zawiera różne substancje o działaniu bakteriostatycznym, mucyny, związki, które sprzyjają remineralizacji szkliwa, ale także na przykład ochronne immunoglobuliny, i również substancje, które, jak wspomniałem, mogą hamować rozwój bakterii bytujących w naszej jamie ustnej. A są to tak zwane paciorkowce zieleniejące, czyli Streptococcus mutans, Mitis, Viridans, jak również inne bakterie, na przykład Veillonella, czy na przykład Peptostreptococcus, inne także bakterie obecne w naszej jamie ustnej. Niestety to twierdzenie jest nieprawdziwe. Po pierwsze, odnieśmy się do tego, że jedzenie jabłek zwiększa wydzielanie śliny, która faktycznie jako sama w sobie może działać ochronnie na zęby. Natomiast prawda jest taka, że nie tylko jabłka, ale słodycze także zwiększają produkcję śliny. Przecież gdy weźmiemy do ust trochę cukru, tak, czekoladę, cukierka, generalnie coś słodkiego, to również zwiększa się wydzielanie śliny. Ten argument jest o tyle słaby, że uzasadniałby na przykład jedzenie słodyczy, na widok których czy na spożycie których zaczyna nam w cudzysłowie cieknąć ślinka. A więc argument zupełnie nielogiczny, ale także przede wszystkim nieprawdziwy. Po drugie, jeśli chodzi o mechaniczne oczyszczanie zębów z osadu, to niestety, ale spożywanie czy gryzienie jabłek nie jest na tyle skutecznym sposobem oczyszczania zębów, że może zastąpić szczoteczkę. Zwróćmy uwagę na to, że niestety jedzenie jabłek nie oczyszcza naszych zębów nawet w sposób mechaniczny tak dokładnie, jak możemy to zrobić za pomocą szczoteczki. A więc ten argument jest również nieprawidłowy. Skąd takie przekonanie się wzięło? Bo przeprowadzono kiedyś ankietę wśród dorosłych ludzi i wiele osób uważa, że faktycznie, jeżeli nie mamy możliwości umycia sobie zębów, to można zjeść na przykład jabłko i w ten sposób odświeżamy nasz oddech, zwiększamy produkcję śliny, tak oczyszczamy zęby mechanicznie. To nieprawdziwe twierdzenie wzięło się zapewne stąd, że na wielu reklamach czy plakatach, które reklamują, prawda, zdrowe zęby albo na przykład też zdrowe dziąsła, pokazuje się osoby gryzące jabłko, tak? Czyli jabłko ma być takim nieodłącznym elementem jakby zdrowego, śnieżno-białego uśmiechu. Tymczasem trzeba zwrócić uwagę na to, że jabłko może sprzyjać rozwojowi próchnicy, tak samo jak każdy inny pokarm. Przede wszystkim może prowadzić do kwasowej erozji szkliwa. Jabłko zawiera kwasy organiczne, tak? W związku z czym te kwasy organiczne, tak jak kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, kwas pirogronowy, one niestety wywierają niekorzystny efekt na szkliwo, niekorzystny efekt na hydroksyapatyty. Zmniejszają zawartość wapnia, ale niestety też sprzyja to powstawaniu tak zwanej właśnie korozji, wywołanej związkami chemicznymi o charakterze słabych czy umiarkowanie silnych kwasów. Dotyczy to nie tylko spożywania owoców kwaśnych w całości, takich jak na przykład jabłka, pomarańcze, grejpfruty, ale również picia soków owocowych, czy na przykład picia różnych napojów, tak zwanych kolorowych, tak, słodzonych napojów, których odczyn jest również kwaśny. Zwróćmy uwagę na to, że niestety chwilę po zjedzeniu jabłka, kiedy pH w naszej jamie ustnej, pH śliny spada, obniża się, istnieje zwiększone ryzyko właśnie powstania tej kwasowej erozji szkliwa, sprzyjającej uszkodzeniu właśnie szkliwa i rozwoju próchnicy. Zwrócić należy uwagę na to, że kwasy mogą powodować w tym przypadku demineralizację, a mówiąc bardziej dosadnie, odwapnienie. Dlaczego tak się dzieje? W zakładach patomorfologii kwasów różnego rodzaju, począwszy od kwasu solnego, przez kwas octowy, trichloroodstowy, mieszaniny tych kwasów, używa się do odwapniania kości. Są to tak zwane odwapniacze, tak? Materiał kostny, który jest twardy, którego nie można
pokroić, umieszcza się w takim kwasie na pewien czas. W wyniku działania tego kwasu dochodzi do odwapnienia materiału, wskutek czego staje się on miękki i można z niego wtedy już przygotować, wykonać barwiony preparat mikroskopowy. Można zatem twierdzić, że długotrwałe narażenie zębów na działanie kwasów może również tutaj mieć wpływ taki odwapniający. A więc szkodzą naszym zębom kwasy organiczne, które zawierają jabłka. Nie należy też zapominać o tym, że jabłko samo w sobie zawiera cukry. A jest to glukoza, a jest to także fruktoza. Zawartość tych cukrów w jabłkach może być zmienna, od kilku do nawet kilkunastu gramów na 100 gramów. Na przykład zawartość fruktozy może wynosić od 6 do nawet 12 gramów na 100 gramów, w zależności od tego, z jakim jabłkiem mamy do czynienia, jak bardzo dojrzałe jest to jabłko. Wiecie również, że jabłka mogą różnić się słodkością, aczkolwiek ten słodki smak nie zawsze jest związany z cukrem, nie zawsze jest związany z glukozą czy fruktozą. Może być spowodowany na przykład obecnością alkoholi polihydroksylowych, takich jak chociażby sorbitol. Niemniej jednak obecność fruktozy, glukozy i niektórych dwucukrów powoduje, że w naszej jamie ustnej stanowią one materiał energetyczny dla procesów glikolizy przeprowadzanej przez mikrobiotę naszej jamy ustnej, czyli są to bakterie, między innymi takie jak paciorkowce, które w naszej jamie ustnej bytują. W wyniku procesu glikolizy powstaje kwas pirogronowy i kwas mlekowy, które również powodują tą kwasową erozję szkliwa, czyli de facto sprzyja to rozwojowi i powstawaniu próchnicy. A więc podsumowując ten film, jabłka nie oczyszczają zębów, nie działają ochronnie na zęby, nie mogą zastępować standardowego mycia przy użyciu szczoteczki oraz przy użyciu pasty z fluorem. Natomiast jabłka, wręcz przeciwnie, mogą również sprzyjać powstawaniu próchnicy z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że zawierają związki chemiczne o charakterze kwasów. Są to kwasy owocowe, kwasy organiczne, które powodują kwasową erozję szkliwa, a po drugie dlatego, że zawierają cukry, które stanowią pożywkę dla bakterii naszej jamy ustnej. W wyniku procesów fermentacyjnych również powstają kwasy organiczne prowadzące do erozji szkliwa i powstawania, sprzyjające powstawaniu próchnicy. A więc nie, moi drodzy, niestety nic nie zastąpi szczoteczki do zębów i pasty do zębów, i to najlepiej, żeby to była pasta z fluorem. Czy fluor w pastach do zębów jest szkodliwy? Czy powinniśmy się jego bać albo unikać? O tym mówiłem w innym filmie. Link do tego filmu zamieszczony jest w opisie poniżej. Moi drodzy, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, możecie również je zadawać bezpośrednio w komentarzach pod filmem lub na maila. Ktoś ostatnio do mnie napisał maila i mówi: panie Patryku, może pan ma jakiś pomysł, co to może być za choroba? Mianowicie, że podczas seksu strasznie kręci mi się w głowie. To ja tak chwilę pomyślałem, no niestety nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy mierzył pan sobie, może ma pan nadciśnienie, może ma pan niedociśnienie? Niech pan w ogóle przeprowadzi sobie kontrolę ciśnienia tętniczego krwi. No niekoniecznie podczas seksu, tak? Tylko w stanie spoczynku. Ale zadałem jemu jeszcze jedno pytanie, mianowicie, no dobrze, to niech pan powie, co pan robi przed seksem. I wiecie, co mi odpisał? Dmucham lalkę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.